Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale dzisiaj ogarnęłam, że są na świecie ludzie, którzy... Na świecie, w Polsce ludzie, którzy nie wiedzą, kim jest Janina Ochojska. Także dla wszystkich tych, którzy nie mają pojęcia, kim jest Janina Ochojska, to ja dzisiaj wam to wszystko nakreślę. Ale no, kolejna burza o nielegalnych imigrantów, ponieważ Donald Tusk i jego ekipa zmienili zdanie i nie wzięli pod uwagę tego, co czuje lewica. Dziwi ich to? Mnie nie dziwi. Oni byli potrzebni do podpisania umowy koalicyjnej, w zamian dostali ministerstwa, z teką czy bez, i powinni na tym etapie milczeć. Jednak takich bzdur odnośnie nielegalnej imigracji jak dzisiaj, to ja dawno nie usłyszałam. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś z szafy została wyjęta Janina Ochojska, jakaś lewicowa aktywistka i wiele innych cudów, które tłumaczą nam, jak ważne jest ubogacanie kulturowe Polaków. Ja dzisiaj im powiem, dlaczego powinni zacząć się leczyć. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, to zostawcie proszę łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A teraz już nie przedłużam, zaczynamy. Zapraszam. Myślę, że nieważne, na kogo głosujecie, PiS, Konfederacja czy jeszcze coś innego, to raczej chyba wspólnie zgadzamy się z tym, że nie chcemy w Polsce imigrantów ściąganych masowo do naszego kraju o obcej kulturze, prawda? Myślę, że tak, więc do naszej ekipy, do naszej lokomotywy doczepił się kolejny wagonik w postaci Koalicji Obywatelskiej. Tej koalicji, która tak broniła tych biednych, przemoczonych ludzi pod granicą. Oni tam byli tak biedni, że nie wiedzieli, gdzie jest przejście graniczne. I wiecie, ja rozumiem, że są osoby szczególnie wrażliwe, osoby wybitnie empatyczne. Tylko szkoda, że w jednym kierunku, bo nie mają tej życzliwości, empatii i zrozumienia do polskiego obywatela. Bo przecież Polak nie zasługuje na ziarno współczucia. Ludzie, których usilnie chce nam wprowadzić lewica, a jeszcze całkiem niedawno cały rząd Donalda Tuska, to ludzie niebezpieczni, ludzie, którzy będą żyli na nasz koszt, a już takich jednych mamy. Ludzie, którzy są zagrożeniem dla nas kobiet, dla naszych dzieci i dla mężczyzn, są zagrożeniem dla naszej kultury i tradycji, wiary. I nie znalazłam żadnych pozytywów z tego, że przyjmiemy wszystkich, damy azyl, zamkniemy w ośrodkach i będziemy ich utrzymywać i pilnować. Tym bardziej, że my nawet nie mamy wystarczającej liczby policjantów i nie przemawiają do mnie żadne argumenty za tym, aby tych ludzi sprowadzać do naszego kraju, do budowania im jakichkolwiek ośrodków, utrzymywania ich i pilnowania. Ja nie chcę zapewnić im pomocy psychologicznej, nie chcę zapewnić im wsparcia, nie chcę mieszkać z nimi w jednym bloku i nie mam zamiaru pilnować nowych sąsiadów, żeby przypadkiem któryś nie skrzywdził mojego dziecka, czy nawet kota. No nie i koniec. I nie wyobrażam sobie dopuścić do takiej sytuacji. Debaty zaczęły się odbywać i na kanale Zero, i zaczęto przypominać rozmowy z Radia Z. I ja sobie myślę, że wszyscy, którzy wypowiadają się przychylnie do nielegalnej migracji, mają jakieś dziwne fetysze. Naprawdę, to nie jest normalne lubić, bać się wychodzić z domu, no chyba, że te babki na to czekają. No ale w to już nie wnikam. Ochojska została bardzo ładnie podsumowana. A ja bym chciał powiedzieć jeszcze w imieniu ludzi z czatu, tutaj wszyscy się dopytują o to, co jesteśmy winni Afryce. No ja przede wszystkim dowiedziałam się, że jestem odpowiedzialna za Calais. Przepraszam wszystkich państwa. Natomiast co jesteśmy winni Afryce? No tego się nie da odpowiedzieć jednym krótkim zdaniem. Co jest Polska winna Afryce? Polska, to nie chodzi o to, czy ktoś miał kolonię, czy nie miał kolonii. Po prostu zastanówmy się, jak wykorzystywane jest ziemia, surowce krajów afrykańskich, również po to, żebyśmy my lepiej żyli. Nie będę wgłębiała się w ten temat, bo to jest bardzo, bardzo długi temat. Import awokado, import ananasów, to jest to, co to jest to wykorzystywanie Afryki. Nie tylko. Proszę nie być... Moim zdaniem eksport właśnie powoduje, że ci ludzie tam są dużo bardziej... Znaczy zarabiają właśnie na tym. Sądzę, żeby chcieli eksportować te produkty. No chce mi pan powiedzieć, że co? Że nie wiem, co mówię. No i czy ktoś jej próbuje powiedzieć, że ona nie wie, co mówi? Tak ja ci, Janina, w oczy powiem, że ty nie masz zielonego pojęcia, co mówisz. Tusk wykorzystał wszystkich takich naiwnych do prowadzenia polityki i wzbudzaniu emocji. Jaka to moralność jest ważna. Na koniec
was wszystkich zjadł i wysrał. Już mu nie jesteś, kobieto, do niczego potrzebna. Możesz przestać kłamać, że wierzysz w to, co mówisz. Bo Janina znalazła sposób, jak to wszystko zorganizować, żeby to było humanitarne. Posłuchajcie, jaki ma zajebisty pomysł na nielegalną migrację. Demontowanie tej zapory to byłby ogromny koszt. Ja wykorzystałabym bramki, które są i tam zorganizowałabym legalne przejścia, bo na granicy polsko-białoruskiej właściwie nie ma legalnych przejść, wszystkie są zamknięte. Legalne przejścia, na których ludzie mogliby przyjść w okienku, złożyć wniosek, zostać, potem są poddani przesłuchaniom. Później przyjeżdża po nich Straż Graniczna, zawozi ich do Straży Granicznej. Tam ponownie te osoby są przesłuchiwane i wtedy się decyduje, czy osoba idzie do ośrodka zamkniętego, bo być może może zagrażać bezpieczeństwu Polski, czy idzie po prostu do ośrodka otwartego. No pytanie jest, czy po otwarciu takich okienek nie spowodowałoby to sytuacji, że nie mielibyśmy na granicy setki osób, tylko tysiące, a nawet miliony. Bo tak naprawdę w jakimś sensie otworzyłby się szlak migracyjny legalny do Polski, do Europy. Oczywiście pan mówi, że mogą być miliony. Ja mówię, że milionów może nie być. Oboje przypuszczamy, prawda? Więc nie mówmy o tych milionach. Zastanówmy się, jak regulować politykę migracyjną. Jak niebezpieczny, to go będziemy utrzymywać. Jak nie zagraża Polakom, to też go będziemy utrzymywać. W ogóle weźmy ich wszystkich, stwórzmy prawo szariatu i Janina, pierwsza na pokazowym spacerze, ma iść w burce czy innej szmacie na głowie, żeby dać przykład. Jeśli Polska stałaby się krajem takim jak Niemcy, Francja, Holandia i cała reszta, ja jako kobieta przez takie lewicowe feministki miałabym stracić właśnie prawa, o które kobiety walczyły tyle lat, to ja się pakuję i wyprowadzam, bo za takie idiotki nie będę narażać swojego życia. Moja cierpliwość się chyba już skończyła. Pokażę wam jeszcze aktywistkę z grupy Granica, z grupy, która powinna być nazwana grupą terrorystyczną, która zagraża życiu polskich obywateli, przede wszystkim polskich kobiet. Jest dla mnie niewyobrażalne, to znaczy jak pierwszy raz o tym usłyszałam, jak usłyszałam, że są ludzie na granicy, są dzieci na granicy, które stoją, marzną, a Polska wypycha ich kijami, czy szczuje na nich psami, oczywiście takich dowodów nie mamy, żeby wrócili na białoruską stronę granicy, to chciało mi się płakać i chciało mi się gorzej, tak? Bo słyszeliśmy o takich przypadkach, kiedy na przykład uchodźca atakuje kijem strażnika granicznego, a strażnik do niego strzela. No dla mnie to jest niesamowite, po prostu niewyobrażalne i trudno jest mi się z tym pogodzić. Jako... A co pani zdaniem powinien zrobić strażnik graniczny? Po pierwsze, wydaje mi się, że kiedy zadajemy takie pytanie... Przytulić. No, na przykład jak dziecko jest agresywne w stosunku do pana, to się go obejmuje i nie pozwala się uderzyć. Można nawet być walonym w piersi, ale to jest człowiek, który mieszka w lesie nie wiadomo ile, nie wiadomo kiedy ostatni raz jadł, nie wiadomo w jakie bagna wpadł po drodze, nie wiadomo ile razy był rzucany z jednej strony na drugą stronę, bity kijami, szczuty psami. A my kontynuujemy jakby ten schemat. Ja sobie nie wyobrażam innej reakcji niż uderzenie kogoś kijem. Tak? I to nie jest broń palna, to nie jest nawet broń biała. Nie wiem, czy można zakwalifikować kij jako broń białą, ale strażnik na pewno nie powinien strzelać. Ja miałam nie pokazywać tego, bo lincz na dzieciach to nie jest coś, co sprawia mi przyjemność. Jednak chyba już dzieckiem nie jest, skoro działa w grupie Granica, a co robi ta grupa, to każdy wie. Ja wam powiem, że tak mi się te filmy skumulowały przy przeglądaniu internetu, że ja jestem wściekła. Ja nie wiem, jak do takich ludzi dotrzeć. Przecież ja rozumiem być bananowym dzieckiem, nie znać trudności i myśleć, że w takim razie każdy powinien mieć porówno i każdy jest kochany. Nie każdy jest kochany.
teraz powiem ostrzej, nie każdy człowiek zasługuje na to, żeby żyć. Nie każdemu człowiekowi w życiu wyjdzie. Nie każdy może być zdrowy. Nie każdy człowiek może mieć dzieci i nie każdy człowiek może mieszkać w Polsce. Z jednej strony polskie dzieci abortujemy, z drugiej strony na ich miejsce weźmy sobie dorosłych chłopów, nierobów, bez żadnej szkoły i zastąpmy polskie społeczeństwo. No i jak widzieliście tę dziewuszkę z grupy Granica, to takim właśnie płatkom śniegu Tusk i cała reszta polityków może wcisnąć co chce, każdy git wcisnął, a te dzieci każde kłamstwo łykną. Przecież Kierwiński zwrócił uwagę Agnieszce Holland, że ceni jej twórczość, ale co do granicy to się trochę myliła. Ale jak powstał paszkwil, to Tuskowcy i reszta mordy darli, wyzywali, opluwali Straż Graniczną i polskie wojsko. Teraz wojsko czy Straż Graniczna powinna im pokazać wszystkim środkowy palec i sami sobie powinni stać i pilnować w mrozie deszczu w święta bez rodziny, narażając swoje życie. Bo kiedyś się Holandowa nie myliła, a teraz się myli. Ewa Zajączkowska już napisała pismo do Komisji Europejskiej, kto nam będzie przydzielał imigrantów. Zresztą posłuchajcie, bo ona to lepiej wytłumaczy. Do Komisji Europejskiej kieruję konkretne pytania. Pierwsze, w jakiej części będzie wyglądało finansowanie unijne kosztów utworzenia oraz bieżącego funkcjonowania 49 centrów integracji cudzoziemców w Polsce? Ile szacunkowo migrantów skorzysta z centrów integracji cudzoziemców w Polsce po uruchomieniu ich działalności? I kto i na jakich zasadach będzie kierował migrantów do centrów integracji cudzoziemców w Polsce? To jest to pismo, które złożę w imieniu swoim. Trzymam kciuki, żeby się udało coś w tej sprawie zdziałać. Mam tylko pytanie już nie do pani Ewy, a do rządu. Czy przewidywana jest jakaś ochrona tych centrów? Bo myślę, że Polacy raczej nie będą zadowoleni, jeśli powstaną one obok ich domu. Tak z ciekawości pytam, bo przypominam, że nam policji brakuje. Także zobaczcie, jak szybko Donald Tusk odwraca się od swoich ludzi, wykorzystuje jak tą Joannę, czy jak jej tam było, co usunęła ciążę i chodziła później serduszkiem rządowym na klapie. Tak kończą wszyscy aktywiści, którzy są nad wyraz skrajni. Tak kończą właśnie strajki kobiet i już się nie podniosą. Dajcie znać, co myślicie o pomysłach Ochojskiej, czy powinno się ją gdziekolwiek zapraszać, czy jednak wyłącznie do kabaretów lub jako przykład w szpitalach psychiatrycznych. I co państwo polskie powinno zrobić z grupą Granica? Czekam jak zwykle na wasze opinie w komentarzach, a ja was jak zwykle buziam.